Panie pośle, nie wstyd panu za aferę przemytniczą? Myślę, że za aferę przemytniczą powinni się przede wszystkim wstydzić posłowie PiSu, bo to oni wystawiali stragany z polskimi wizami w Afryce. Panie pośle, a tak na serio porozmawiamy o aferze wizowej, o prawyborach w Wieruszowie i o zdradzie planów obronnych Polski. Zapraszam do na temat do rozmowy dnia. Zapraszam również, do zobaczenia. Dzień dobry, Anna Dryjańska na temat. Witam w naszym nowym programie Rozmowa Dnia. Dziś naszym gościem jest poseł Cezary Tomczyk, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, pani pośle. Dzień dobry, dzień dobry państwu i dzień dobry, pani redaktor. Panie pośle, czy to możliwe, że minister Rał nie wiedział o aferze wizowej? Nie. Po prostu? Po prostu, jeżeli stoi Zacznijmy się na... od tego, że on twierdzi, że nie ma żadnej afery. Tak samo jak Jarosław Kaczyński mówi, że to taka, no w sumie nawet nie aferka, to przestępcza działalność pewnej grupy ludzi, którzy wpadli na głupi pomysł. Mhm. Przestępcza działalność na pewno, grupy ludzi na pewno. Głupi pomysł, ciężko powiedzieć, bo to jest kwestia chyba pieniędzy. Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Ale teraz zwróćmy uwagę na fakt. Jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które ma możliwość... Wpuszczenia do Polski tysięcy ludzi na taką czy inną wizę. I na czele tego resortu stoi minister Rał i nic nie wie. No to albo jest idiotą, albo jest kompletnie osobą nie na tym stanowisku, albo kłamie. A przy okazji jest jedynką na liście w Łodzi. Najgorsze jest to, że te rzeczy się nie wykluczają. I moim zdaniem mamy do czynienia z gigantyczną aferą ale o której minister Rao na pewno wiedział, bo stoi na czele tego resortu. Jeżeli nie wiedział, no to jest w ogóle jakaś katastrofa państwa, ale szczerze mówiąc wydaje mi się, że tutaj oni po prostu kryją swoich. No, Jarosław Kaczyński twierdzi, że no, nawet jeżeli są w to zamieszane osoby należące do kręgów władzy, to jest ich niewiele, nie zajmowały eksponowanych stanowisk. To jest afera, która uderza w samo epicentrum tej całej historii, która rozgrywa się od ośmiu lat. Czyli ludzie, którzy mówili ani jednego imigranta, ludzie, którzy mówili szczelność granic, ludzie, którzy mówili: wybudujemy mur na granicy z Białorusią, okazali się fałszerzami, okazali się kłamcami, okazali się w dodatku łapówkarzami. Polskie wizy to jest w ogóle nie do pomyślenia były sprzedawane na straganach przed ambasadami. No to kto kupował te wizy? Ludzie, którzy mogli je w sposób legalny dostać? No raczej nie. Czyli wizy. Kupowali ci, którzy normalnie by jej nie dostali. Mogli to być przestępcy, terroryści, agenci obcych służb. Okazało się, że przez Polskę jest świetny kanał przerzutowy i że ktoś może z tego skorzystać. Dzisiaj okazuje się, że w dodatku jedna z firm, która zajmowała się tymi wizami, swoją siedzibę miała w Moskwie, w Federacji Rosyjskiej. No to każdy, kto wie, jak Rosja działa, a teraz chyba wszyscy wiemy no nie może mieć żadnych wątpliwości, że służby rosyjskie też były w to zaangażowane. Więc my wpuściliśmy szerokim strumieniem agentów obcych służb do Europy, do Stanów Zjednoczonych i dzisiaj cały świat patrzy na nas i mówi macie gigantyczną aferę z wizami. No, właśnie, tylko czy gigantyczną, bo tutaj się broni ministerstwo, że za czasów PIS-u to były wydawane dwie wizy na tysiąc mieszkańców, w Paryżu było to wtedy 20 na tysiąc, więc znacznie więcej, więc nawet jeżeli jakieś tam nieprawidłowości były, to ich skala jest znacznie mniejsza niż chce przedstawiać ta opozycja. 250 tysięcy wiz dla obywateli państw, w których większość religijna to muzułmanie? Przy całej tej retoryce uderzania w uchodźców i w y, y, mniejszości w Polsce, no to z jednej strony jest gigantyczna hipokryzja, ale z drugiej strony zobaczmy na te liczby. Ćwierć miliona wiz w ciągu ostatnich trzech lat. I ktoś mi chce powiedzieć, że wobec tego, że mamy aresztowania, że mamy służby specjalne, że mamy dymisję w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, że to jest nic, to jest wielka, wielka afera. I tak jak mówię, jakby, która uderza po prostu w jądro ciemności, uderza w sam najczulszy punkt tego rządu, i dlatego warto o tym mówić. I do ludzi musi to absolutnie dotrzeć. Mm -hmm. Skoro jesteśmy przy ciemności, jak pan skomentuje to, że Konfederacji podobają się spoty Platformy Obywatelskiej, właśnie o, o tej sytuacji, o aferze wizowej? No, oni lubią wasze antyuchodźcze spoty. One nie są Niemniej antyuchodźcze, do pana? one są antyhipokryzyjne. Mm. I to jest najważniejsze. Musimy pokazać ten, to proste zestawienie, bo my od ośmiu lat jesteśmy torpedowani jako społeczeństwo, panem Kowalskim, panem Morawieckim, też panem Wawrzykiem, który zarzekał się, że żaden uchodźca nie wjedzie do Polski. Okazało się, że prawda jest zupełnie inna, i ta hipokryzja w wykonaniu PiSu musi być pokazana światu. Mam nadzieję, szczerze mówiąc, że to się wszystkim będzie podobało, którzy nie lubią pisu. Dlaczego? No, dlatego, że prawda po prostu jest takim najważniejszym narzędziem, które przeciwko pisowi możemy wystawić. Oni po prostu posługują się w ciągu 8 lat kłamstwem. To jest ich, to jest ich broń. A naszą bronią jest prawda. Jeżeli ona trafia, obojętnie czy trafia w jedno czy w drugie miejsce, to. Tylko dobrze. No i tutaj Zbigniew Ziobro, prokurator generalny i minister sprawiedliwości w jednym, zapowiada, że ujawni prawdę o tym, co z wizami i z aferą wizową działo się za czasów POPSL. Co pan to jest, to jest w ogóle hit, mam szczerze. I to nie ten, nie ten szkolny czarnka, tylko no hit, hitów, no bo minister sprawiedliwości, prokurator generalny, po ośmiu latach zasiadania na tym zaszczytnym stanowisku, mówi, że oto on w kampanii wyborczej 30 dni przed wyborami ujawni jakieś afery. To, przepraszam bardzo, a gdzie był ziobro do tej pory? To ja powinienem złożyć dzisiaj zawiadomienie do prokuratury na tego ziobre i być może tak zrobię, w związku z tym, że on zatajał jakieś informacje na temat y, różnego rodzaju afer. No bo jeżeli jako urzędnik państwowy, jako funkcjonariusz publiczny miał jakąś wiedzę, to dlaczego z niej nie skorzystał? Ludzie pytają bardzo często, szczególnie ci, którzy są wyborcami PiSu, że tak, że afery 8 lat, że rządy, platformy. To jeżeli był jakiekolwiek afery, to czemu oni żadnych nie pokazali? Czyli pan się nie boi. No, oczywiście, że nie. Mhm. Y Dlaczego pan troluje pracowników TVP? Czy to w ogóle przystoi posłowi na Sejm, tak, takie filmiki zamieszczać na Twitterze? Tak, i to jest też w, w imię prawdy, bo mm, za każdym razem, a to jest, to, to, najpierw opowiem Państwu historię, bo to jest historia rzeczywiście z ostatnich um, tygodni, pracowników TVP, no bo nie są to dziennikarze, w Sejmie właściwie nie ma. Jest tam jakiś jeden, może kłeczek, albo ktoś tego typu, natomiast w ciągu ostatnich tygodni jest ich 20 dziennie. I 20-dziennie tych patodziennikarzy z PiSu, bo właściwie to są urzędnicy PiSu, próbuje czatować na posłów opozycji po to, żeby wyciągnąć jakieś jedno zdanie, jakiś jeden fragment, który można użyć potem w wiadomościach i uwiarygodnić tą stację. No bo oni robią to po to, żeby ludzie myśleli, że my z nimi rozmawiamy. Otóż my z nimi nie rozmawiamy, bo wszystko, co jest powiedziane patodziennikarzowi z TVP. Trafia później do obróbki i jest wielokrotnie manipulowany i wykorzystywane. W związku z tym pomyślałem, że trzeba zrobić to jeden do jednego. Czyli w całości nagrać to, co robi ten patodziennikarz i pokazać to ludziom e, i też pokazać, kto stoi po drugiej stronie mikrofonu. Nie to wiem, są czy... bardzo młode osoby zazwyczaj. Właśnie, nie wiem, czy y, 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 też Państwo zauważyli, ale oni ostatnio bardzo rzadko chcą pokazywać swoją twarz. Oni idą z mikrofonem, jest kamera. Wszystko jest OK, ale my nie widzimy, kto jest po drugiej stronie. A po drugiej stronie ktoś stoi, ktoś zadaje te idiotyczne pytania, które dostaje SMS-em y, z Nowogrodzkiej i bez, bez y, żadnego zażenowania ich używa. Uważam, że trzeba to pokazać, że trzeba pokazać światu, jak ci ludzie wyglądają, jak pracują, jak manipulują, jakie są metody manipulacji, y, że ludziom właśnie ta prawda się należy. Mm -hmm. Tylko, że to jest ostatnie ogniwo w tym procederze. Jakie, jakie są wasze plany wobec mediów publicznych w razie wygranych wyborów? Jeżeli chodzi o TVP Info, nic się w tej sprawie nie zmieniło. TVP Info absolutnie do likwidacji. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że ta marka musi absolutnie zniknąć i być po prostu wyrugowana z tego świata medialnego, podobnie jak wiadomości TVP. To zresztą jest trochę tak jak z dziennikiem telewizyjnym po 89 roku. Ta marka po prostu musi zniknąć czyli rebranding. Nie prosty rebranding, to jest za mało. Musi powstać nowa telewizja informacyjna, ale nad którą władzę mają nie politycy, tylko społeczność. Trzeba wybrać takie mechanizmy, w których ludzie, być może dziennikarze z różnych stron świata, być może medioznawcy mają nadzór nad programem. To jest trochę tak jak w BBC. Zresztą no, proszę zobaczyć, no, Miało być polskie BBC. No właśnie, no właśnie. PIS zapowiadał, że będzie polskie BBC, a wyszło im Russia Today. No przecież to jest Russia Today w czystej postaci. Jeżeli ktoś sobie chce włączyć i zobaczyć, jak wygląda TVP Info i Russia Today, to wydaje mi się, że Russia Today może się od nich tylko uczyć. No dobrze, plany obronne ujawnione z 2011 roku. Ym, generał Polko powiedział, określił je w ten sposób, że to jest oddanie Polski Wschodniej na pastwę Rosji, śmierć mieszkańców. Ym, to są plany obronne za czasów ym, Platformy Obywatelskiej. Chce pan to jakoś skomentować? No, po pierwsze, to są dokumenty tajne i nigdy nie powinny być ujawnione. Po drugie,. No, minister są... Błaszczak uznał inaczej. No właśnie, je. Po, po drugie, są ujawniane jakieś fragmenty, wyrwane z kontekstu i to w dodatku w spocie pisu. Znaczy, proszę zobaczyć, jak to wygląda, czyli minister obrony narodowej, to nie jest minister obrony narodowej PiSu, to jest minister obrony narodowej Rzeczpospolitej. Bierze tajny dokument, zakreśla albo raczej wyznacza fragmenty, które mogą być ujawnione. I podaje je do opinii publicznej w spocie PiSu. Znaczy, to jest katastrofa pod każdym względem. Katastrofa z punktu widzenia naszych sojuszników, naszej armii, e, naszych żołnierzy absolutna katastrofa. Ale hola, hola, oni tu mówią, ale to już jest nieaktualne, więc y, nie ma żadnego zagrożenia. Nie ma czegoś takiego. Znaczy, to są wszystko rzeczy bardzo aktualne i nade wszystko fragmentaryczne. Bo oczywiście można wybrać każdy fragment y, i to y, jeden przecinek, jedna kropka. Wszystko w tych dokumentach zmienia. I oni dzisiaj robią dokładnie tak, jak TVP, bo to jest jedna banda, jedna szajka, to jest państwo mafijne. Państwo mafijne działa w ten sposób, że ma swoje armie zbrojne, armie zbrojne y i to jest y dział propagandy, y jest armia polityczna, to są te wszystkie terleckie sasiny i tak dalej. To jest jedna szajka i oni działają w taki sposób. Manipulacja, wybiórcze stosowanie faktów, to trochę jak z wizami. No, Ludzie, którzy zostali, przecież to są złodzieje, którzy zostali złapani za rękę. I oni mówią łapać złodzieja. I robią tak za każdym nie, razem. Nie, oni mówią, że nie ma ręki. No, albo jeszcze gorzej, nie ma ręki. Więc oni, to, to jest banda ludzi, która łapana na gorącym uczynku, kompletnie ma to w nosie i próbuje odwrócić całą sytuację. A dzisiaj e, wszyscy obywatele powinni e, nie pozwolić im z tego pola uciec, bo my ich po prostu złapaliśmy na kradzieży w sklepie w biały dzień. a właściwie na straganie. No dobrze, ale mleko się rozlało, zostało z premedytacją rozlane. I co ma pan do powiedzenia mieszkańcom wschodniej Polski, do których dociera narracja, chcieli nas po prostu zostawić na rzeź? No to jest, wszystko, co mówi PiS w tej sprawie jest po prostu nieprawdą. Taka jest, taka jest ta historia. Ja nie mogę mówić o dokumentach tajnych. Już nie są tajne. No, nie są tajne dwa fragmenty, dwa zdania, które zostały pokazane w spocie PiSu. Cała reszta jest materiałem tajnym, zresztą dostępnym dla bardzo wąskiego grona ludzi. Ja do tego grona nie należałem, bo należy do tego tylko Minister Brony Narodowej i ludzie, którzy są odpowiedzialni za plany ewentualnościowe. To są wysocy funkcjonariusze NATO. Nigdy powiem więcej. To PIS przez 8 lat wstrzymywał modernizację polskiej armii. Ona de facto zaczęła się dopiero wtedy, kiedy y, usłyszano strzały y, za wschodnią granicą. PiS wstrzymał modernizację, nie kupił, nie rozstrzygnął y, przetargu na y, śmigłowce wielozadaniowe do dzisiaj ich nie ma. Dwie baterie Patriot zamiast ośmiu Zamacierewicza. Przepalane pieniądze, o czym mówił sam minister Dworczyk w swoich mailach, to jest jeden wielki stek bzdur, tak samo jak ten, który dotyczy wschodu państwa polskiego. Całe państwa, państwo polskie jest pod ochroną polskiej armii i yy, warto to pamiętać, że ci żołnierze, którzy bronią naszego kraju, to są ci, ci sami żołnierze w ogromnej części. To są ci żołnierze, którzy byli w roku 2015 i w roku 2023. I tego typu spoty nie obrażają jednej czy drugiej grupy politycznej czy partii. One obrażają polskiego żołnierza, który broni każdego centymetra polskiej ziemi. Po to wstępowaliśmy do NATO w roku 1999, żeby w Polsce istniał y, artykuł 5, tak jak istnieje w całym natowskim świecie i żeby sojusznicy wspólnie z naszą armią bronili każdego centymetra naszej ziemi. I te wszystkie bzdury, które pokazuje minister Błaszczak, są po prostu warte funta kłaków. I my też będziemy to pokazywać wtedy, kiedy będzie to już możliwe. Bo ci ludzie, którzy rozbrajali dzisiaj polską armię, raczej powinni stanąć przed sądem, być może przed sądem wojskowym, a na pewno nie przed kamerą telewizyjną, na znaczy, TVP. Co zamierzacie pokazać? No, stopień tej dezintegracji polskiej armii. Pierwszy przykład z brzegu. Antoni Macierewicz. To nazwisko mówi samo za siebie, jeżeli chodzi o polską armię. Każdy żołnierz doskonale to nazwisko pamięta. Ale to Antoni Macierewicz zwolnił kilkuset najwybitniejszych polskich oficerów i to wcale nie oficerów, którzy swoje szlify zdobywali gdzieś w Układzie Warszawskim. To są ludzie po West Point, to są ludzie po najlepszych wojskowych szkołach na świecie, Zwolnił ich tylko dlatego, że nie byli to ludzie, którzy byli z jego nominacji. I gdy wy wygracie, to oni wrócą? To jest jeden z naszych stu konkretów, że każdy oficer, każdy żołnierz, który był zwolniony z powodów politycznych, będzie miał możliwość powrotu do służby, po to, żeby właśnie bronić naszego kraju. Przecież to nie jest tak, że my żołnierzy mamy za dużo. My mamy żołnierzy za mało. W samym sztabie generalnym. To jest informacja, która była podana na Komisji Obrony Narodowej. Doszło do zwolnienia 80% składu osobowego sztabu generalnego za Macierewicza. To, to jest sabotaż. Tego nie można inaczej nazwać. To jest sabotaż na państwie polskim. To co robił Misiewicz, włamanie do centrum kontrwywiadu NATO, wszystkie te afery pisowskie w sprawie obrony narodowej. Oni wstydu nie mają, że tego typu teksty pokazują, bo po pierwsze są to teksty głęboko nieprawdziwe w całym kontekście tych planów, a po drugie wobec tego co sami robili z polską armią, mam na myśli Macierewicza czy Błoszczaka. Czy jest Pan w szampańskim nastroju? Po prawyborach w Wieruszowie, Koalicja Obywatelska 34,8%. W szampańskim nastroju będę po 15 października. Mam na to ogromną chęć i nadzieję. A dzisiaj jesteśmy po prostu zadowoleni z tego, że prawybory w Wieruszowie skończyły się dużym sukcesem. I naprawdę uważam, że to jest duży sukces, dlatego, że nie tylko dlatego, że to jest mój okręg wyborczy, nie tylko dlatego, że wiem, że to jest bardzo trudny teren, ale wiem, jakie były wyniki 4 lata temu. Głosowali ci sami ludzie. To był rok 2019. Biliśmy się w podobnej konfiguracji politycznej i wtedy różnica była kolosalna między PISem. Na Waszą a, niekorzyść. Na naszą niekorzyść, a między Koalicją Obywatelską. My im po prostu daliśmy łupnia. Mówię my jako społeczeństwo. Uważam, że ludzie byli Wieruszowie zmobilizowani, ludzie chcieli pokazać, co tej władzy myślą, i Wieruszów, który do tej pory był kojarzony raczej z wyborcami Prawa i Sprawiedliwości, jakby pokazał na co stać, więc z tego miejsca, jeśli mogę, wielkie dzięki dla wszystkich mieszkańców Wieruszowa, bo pokazaliście naprawdę wielką siłę i ta dobra nadzieja niesie się przez cały kraj. Czyli jeszcze raz, Koalicja Obywatelska w prawyborach w Wieruszowie 34,8%, PiS 32,32% ,32, i trzecia droga 11,94%. Ale patrzę też na Ipsos, to jest sondaż dla TOK FM i OkoPress, i tutaj jest zupełnie inaczej. Jest PiS na pierwszym miejscu, 35%, Koalicja Obywatelska 26%, na trzecim miejscu Konfederacja 8%. Jak pan tłumaczy te duże rozbieżności? Na pewno jest tak, że mm, to, co się wydarzyło w Wieruszowie jest po prostu prawdziwe. W sensie to nie jest sondaż, to nie jest badanie. To jest, są prawdziwe prawybory, które się odbyły. W sensie gdzie, fizyczne głosowanie. W sensie fizyczne Ludzie głosowanie, poszli zagłosować. Dokładnie, gdzie każdy mieszkaniec gminy Wieruszów mógł iść i zagłosować. Te prawybory odbywają się tam od wielu lat. I zazwyczaj te wyniki są bliskie tym ostatecznym wynikom wyborczym. I życzyłbym sobie takiego wyniku jak w Wieruszowie wczoraj, dlatego że on daje około 255 mandatów dla y, koalicji, dla koalicji obywatelskiej, dla trzeciej drogi i dla lewicy i daje stabilną większość w Polsce i rozbija ten system, rozbija y, ten układ pisowski, to mafijne państwo. I gdyby tak było, naprawdę biorę ten wynik w ciemno. Ale to nie jest moment na otwieranie szampana. Oj tak nie. Szampana otwieramy, y, jeszcze nie kupiłem, ale y, pojadę na pierwszą stację benzynową po wygranych wyborach. A no tak, to będzie niedziela. Tak, dlatego mhm. mówię na stację benzynową i, i na pewno szampana kupię. I powiem pani tak, że ja byłem na różnych obserwacjach wyborów podczas, gdy byłem członkiem delegacji NATO albo OBWE. I widziałem w, w, różne wybory, które naprawdę zmieniały świat, zmieniały kraj. I często po takich wyborach jest tak wielka euforia społeczna. Ja bym chciał taką euforię zobaczyć w Polsce. Chciałbym zobaczyć tych wszystkich ludzi z biało-czerwonymi flagami, którzy wylegają po 15 października na ulicę i wiedzą, że ta zła władza się skończyła. Wiedzą, że ten Kaczyński nie będzie już miał szpaleru, 300 aut, policyjnych, które chronią jego domu, że, że tego wszystkiego nie będzie, że te 100 konkretów, które pokazaliśmy, kwestie praw kobiet, kwestie podejścia do przedsiębiorców, podatków, że tu wszystko krok po kroku będzie można prostować. A wracając do jednego z wątków, który tu poruszaliśmy, na pewno na pierwszy ogień pójdzie ten cały system tej ohydnej propagandy, która toczy nasz kraj i którą widzimy przez pryzmat właśnie TVP. To jest jedna z pierwszych rzeczy, którą y, musimy zmienić. I powstanie wielka komisja antymanipulacyjna, która będzie badała całe te 8 lat y, TVP, po to, żeby pokazać tych wszystkich ludzi z imienia i z nazwiska. Oni nie będą się chronili za żadnymi mikrofonami. Tak jak będziemy pokazywali służby specjalne, które działały przeciwko Polakom, tak pokażemy każdego dziennikarza, patodziennikarza TVP, który niszczył y, Polskę od wewnątrz. Czyli czas komisji, czas rozliczeń. Oj, komisji będzie na pewno dużo. Um, dziękuję serdecznie. To był poseł Cezary Tomczyk, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej. Dziękuję pani pośle. Dziękuję pani, dziękuję państwu. A z państwem żegna się Anna Dryjańska na temat. To był nowy program Rozmowa Dnia. Dziękuję i do zobaczenia, do usłyszenia w środę.